Na początku w moim i Wojtka imieniu chciałbym podziękować za wybranie naszego bloku tematycznego. Mam nadzieję, że okaże się bardziej ciekawy niż konkurencyjny naszych kolegów, więc dziękuję z mojej strony i Wojtka. Moje imię Sebastian Smiatek. Ja w firmie Komark jestem konsultantem do spraw rozwiązań biznesowych. Przede wszystkim w obszarze logistycznym i produkcyjnym. Tematem, który dzisiaj będę chciał Państwa ugościć, ten na mojej prezentacji, to Comac RPXL i WMS, dobrana para, i ten, te zdanie będę chciał udowodnić. Zanim jednak przejdę do samej tematyki współpracy między tymi obszarami i nowościami, które pojawiły się w WMS-ie, żeby usystematyzować wiedzę wszystkich na sali, parę slajdów wprowadzających, jak wygląda kwestia rozwiązań wsparcia logistyki magazynowej w naszej ofercie. Oczywiście, podstawą dla wszystkiego jest komark RPXL. Wszyscy zapewne z tego systemu Państwo korzystacie. No i oczywiście, sam komark umożliwia realizację szeregu procesów logistycznych, przyjęć, wydań, inwentaryzacji, więc ta podstawa Fixelu. Jest dostępna. Ale oczywiście sam system Komar RPXL jest dedykowany pracy biurowej, pracy przy biurku i żeby bardziej przyspieszyć procesy logistyczne, no wymagane jest, jakby wymagana jest praca na miejscu, przy półce, przy regale, na magazynie. I taką odpowiedzią bardzo prostą jest aplikacja Komag magazynier, to jest aplikacja na kolektory danych, która umożliwia Realizację takich procesów, wydań, przyjęć właśnie przy półce, co umożliwia bardzo większą elastyczność działań. Może ona działać w takim trybie, że działacie Państwo w oparciu o strefy czy regały w magazynie xl lub po prostu takich stref i położeń nie obsługujemy, więc w obu tych przypadkach możemy tą aplikację wykorzystywać. Więc mamy moduł Comarch Magazynier i mamy moduł Comarch WMS. No i takie pytanie, które się nasuwa, kiedy dany moduł jest wystarczający dla przedsiębiorstwa. I oczywiście zawsze to jest sprawa indywidualna. Ja się posłużyłem takimi dwoma zdjęciami, żeby troszkę ten temat jakby uporządkować i spróbować jakąś odpowiedź na to pytanie tutaj znaleźć. Mianowicie po lewej stronie mamy przykład mniejszego magazynu mniej złożonego nie mamy tutaj wielu regałów nie mamy jakby dużej wysokości i w takim przypadku no najczęściej Komar, magazynier, czy ta aplikacja na kolektory wystarcza. Jednak, jak mamy już magazyn zbliżony po tym, temu, który jest po prawej stronie, czyli wysokie, wysokie dużo, dużą liczbę regałów, bardziej złożony magazyn, najprawdopodobniej bardziej zaawansowane procesy, no to wtedy warto zastanowić się nad komark WMS-em. I żeby jeszcze to usystematyzować, jeśli macie Państwo narzędzia transportowe i istotne jest zarządzanie użyciem takich narzędzi transportowych, czy dany jakby dany towar znajduje się wysoko czy nisko, kiedy musicie Państwo zarządzać jednostkami logistycznymi jednorodnymi bądź wielorodnymi, no i kiedy już ten zespół magazynierów jest większy, trzeba zarządzać ich pracą, optymalizować ich pracę, no i kiedy chcemy zautomatyzować nasze procesy logistyczne, optymalizować przejścia po magazynie, no to wtedy odpowiedzią na te wszystkie zagadnienia jest komark WMS. Z czego on się składa? To są jakby takie dwa obszary funkcjonalne. Komark WMS za zarządzanie to jest aplikacja webowa dedykowana kierownikowi magazynu, który z tego poziomu zarządza dyspozycjami, zarządza pracą dla magazynierów. Z tego poziomu również możemy e, konfigurować różnego typu procesy, które będą się odbywały e, z poziomu aplikacji komar WMS magazynier, czyli aplikacji na kolektory danych. Ona wizualnie bardzo przypomina aplikację Komark Magazynier. Różnica jest taka, że posiada szerszy zakres funkcjonalny. I jeśli chodzi o procesy, które można realizować w module WMS, to jest szereg procesów bardziej skomplikowanych przyjęć wydań, czyli mamy na, mam na przykład rozładunek dostawy, mamy sortowanie na, na miejsca składowania, mamy kompletację, sortowanie, jakieś procesy wieloatopowe, czy chcemy stworzyć jakiś własny indywidualny proces, który odpowiada charakterystyce naszego biznesu, biznesu więc takie procesy właśnie w wms możemy realizować. Kiedy będziemy korzystać z modułu WMS, pojawią się takie dwa typy nowych dokumentów, które są generowane z dokumentów handlowych bądź takich logistycznych wewnątrz systemu XL. To są dokumenty awizo dostawy na magazyn wysokiego składu i dokument zlecenia wydania z magazynu wysokiego składu. I w oparciu o te dokumenty będą realizowane procesy w WMS-ie. Więc krótki wstęp jeśli chodzi o moduł WMS i inne rozwiązania logistyczne, więc jak, jakie są metody współpracy między XL a WMS-em? I wydaje mi się, że najlepiej to zobrazować poprzez przykłady z, e, z realnego życia, a mianowicie z działalności naszych klientów. I pierwszy klient, firma, która zajmuje się handlem materiałami budowlanymi, i tam klucz całego, jakby, procesu logistycznego jest, Szybkie zlokalizowanie danego zasobu, który jest najbliżej miejsca wydania, no i szybkość w ogóle realizacji procesów wydania, i tam mniejsza, jakby, mniejsza waga jest na takie elementy jak cechy towarów, partia czy numer seryjny. Chodzi o to, żeby szybko wydać i szybko zlokalizować towar. I w takim przypadku ta firma stosuje metodę współpracy z WMS-em tylko ilościowo. Drugi przykład. Firma, która zajmuje się produkcją i handlem różnego typu towarami metalowymi i pod kątem jakby współpracy z klientami jest istotne zlokalizowanie towaru o odpowiedniej cesze, jak gatunek materiału, numer wytopu, numer, numer partii, no bo klienci potrzebują oczywiście towar o odpowiednich parametrach i żeby taki model działalności stosować firma w konfiguracji stosuje właśnie sposób pracy ilościowo oraz zasobowo, czyli też analizujemy te elementy jak numer partii czy numer wytopu. Trzeci przykład, firma, która jakiś czas temu weszła w rynek e-commerce'owy, zajmuje się sprzedażą różnego typu akcesorii samochodowych i tam mamy taki przypadek, że magazyn działa 24 na dobę, a biuro od 8 do 16. Czasami, zapewne u Państwa, w firmach też może być taki scenariusz. No i często jest tak, że mamy, przyjmujemy jakieś towary na magazyn bez dokumentów handlowych, faktur zakupów, ale musimy je wydawać, no bo no biznes od nas tego oczekuje. I pod tym kątem, żeby realizować takie właśnie taki scenariusz, firma działa w oparciu o rezerwację zasobów stany magazynowe WMS, a nie stany handlowe, więc taka konfiguracja tu została zastosowana. Jeśli chodzi o same rezerwacje, to jakie opcje dotychczas były dostępne, jeśli chodzi o współpracę Excela z WMS-em? Mianowicie opcja pierwsza. Rezerwacja zasobów do wydania, czyli w momencie, kiedy synchronizowały się dokumenty z Xela do WMS-a, przy tej opcji rezerwowano, jakby WMS rezerwował automatycznie według FIFO czy FEFO, czy innego jakby sposobu, automatycznie rezerwował dane zasoby do wydania, które widział magazynier. Więc to była pierwsza opcja. Druga opcja, która jest oczywiście możliwa, to brak takiego auto, automatycznej rezerwacji. W tym przypadku po synchronizacji dokumentu do WMS-a nie było oczywiście takiej rezerwacji uwzględnionej i magazynier mógł samodzielnie wybrać zasoby do wydania, e, z, które były dostępne na magazyn, dla magazynie. I, I wprowadziliśmy ostatnio, co jest nowością, taką opcję troszkę pośrednią, mianowicie rezerwację na żądanie operatora w wykomark WMS. Na czym to polega i jak to ustawiamy? Mianowicie. Ustawieniach danego procesu, który, którym będziemy w tym przypadku wydawać towar, jest takie dodatkowe ustawienie, rezerwacji właśnie na żądanie operatora WMS w magazynierze, kiedy to zapiszemy, w momencie, kiedy magazynie rozpocznie proces wydania, będzie miał taką dodatkową opcję, która będzie polegała właśnie na rezerwacji, Konkretnych zasobów do wydania. Czyli wcześniej ta rezerwacja się nie odbędzie, dopiero w momencie, kiedy magazynie rozpocznie. Proces, faktyczny proces realizacji wydania. i Kiedy jest to użyteczne? W szczególności, kiedy macie Państwo taki biznes, gdzie tych zamówień, sprzedaży w czasie jest dość dużo i nie chcemy rezerwować pod jakby aktualne czy najbliższe, jakby, jakby wydania jakichś zasobów, tylko żeby to się działo, działo just in time, w momencie, kiedy faktycznie jakiś jest zasób wydawany pod dane zamówienie czy wydanie magazynowe. Czyli chcemy działać tu i teraz. No, i to jest ten sposób rezerwacji właśnie temu pomaga. Więc jest tu wiele możliwych konfiguracji, jak będą między sobą te moduły działały, i sądzę, że dla każdego procesu biznesowego coś tu się znajdzie, więc na pewno odpowiednią konfigurację tu Państwo odnajdziecie. Więc było troszkę o metodach współpracy. Teraz skupię się na nowościach, które się pojawiły w WMS-ie. Pierwszą z nich to jest obsługa opakowań koncjonowanych. Oczywiście w wielu, wielu na pewno Państwa firmach mamy jak palety, które są zwrotne bądź jakieś opakowania, które są również zwrotne bądź nalicza nam kontrahent, bądź my naliczamy naszym kontrahentom jakieś płatności za takie opakowania, więc... Dokumenty przyjęcia kaucji, wydania kaucji, inwentaryzacja towarów kaucjonowanych, temat na pewno znany. Ale jak to wygląda we współpracy z WMS-em w chwili obecnej? I teraz ja taki krótki, krótki film tu Państwu zaprezentuję. Czyli zaczniemy od Excela. Mamy tutaj dokument zamówienia, zakupu na towar, który ma oczywiście określony schemat kaucji, który ustawiamy oczywiście na towarze. No, i wygenerujmy teraz przyjęcie takiego towaru. No, i tu przy okazji możecie Państwo zobaczyć, jak na żywo oczywiście taki proces przyjęcia wygląda. Więc, jakby potwierdzamy kod jednostki logistycznej, typ, i tu się pojawia kort, takby taki krok, że ja potwierdzam, że ten towar jest na jednostce logistycznej kaucjonowanej. No, i oczywiście odkładamy je na odpowiednie miejsce. To oczywiście potwierdzamy. No i od strony Excela pojawi się dokument AWD, z którego wygenerujemy tutaj fakturę zakupu. I zobaczymy od razu, że mamy tutaj również połączenie po stronie XL-a przyjęcia właśnie tego towaru kaucjonowanego. Odpowiednie dokumenty z automatu się utworzą. Co teraz tutaj widzimy, czyli mamy tą paletę Norwegię tutaj również przyjętą. I co jest też istotne, yy od strony samego WMS-a też ta paleta występuje. Ona jest y, wyróżniona takim pomarańczowym y, kolorem, więc to jest jakby ta paleta kaucjonowana. Przejdziemy teraz do procesu wydania y, tego towaru kaucjonowanego łącznie z, to, z towarem. No i proces y, tutaj wydania zostanie wygenerowany z zamówienia-sprzedaży. Potwierdzamy, jaki towar wydajemy. No, tu, oczywiście, te wszystkie kroki, które Państwo widzicie, one są konfigurowalne, czy mają się tutaj znajdować, ale potwierdzamy tu poszczególne elementy. I za chwileczkę pojawi się nam właśnie taki krok tutaj dodatkowy, czyli ja wydaję ten towar łącznie z opakowaniem kaucjonowanym. No i co jakby za tym w Excelu się pojawi, mianowicie zostaną wygenerowane również dokumenty wydania opakowania kaucjonowanego. Więc to się za chwileczkę. Tutaj, właśnie, odbyło, mamy wydanie tego, tego, tej, tej kaucji, palety Norwegii. I od strony samego WMS-a również no, ta, to opakowanie kaucjonowane zostało wydane. Więc, jeśli chodzi o obsługę opakowań kaucjonowanych, realizujemy również ten, jakby ten proces w innych bardziej rozbudowanych takich procesach wieloatopowych, który jest taki przykład, który może też u Państwa występować, czyli mamy pierwszy etap, gdzie kompletujemy towary, później sortujemy do opakowań kaucjonowanych i na, na końcu jest wydanie skompletowanych palet, więc też takie procesy obsługujemy pod kątem opakowań kaucjonowanych. Również w procesach przesunięć międzymagazynowych i tutaj te kroki również się pojawiają, czyli mamy przesunięcie między magazynem WMS, AMWMS2, no i potwierdzamy, że wydajemy i przyjmujemy ten towar z opakowaniem kaucjonowanym i też również od strony Excela automatycznie się utworzą dokumenty przesunięć to opakowań kaucjonowanych. I co jest też istotne, w procesie inwentaryzacji jest osobna zakładka, która jakby ułatwia proces inwentaryzacji opakowań kaucjonowanych. Kolejną nowością, która jest bardzo przydatna, głównie w procesie też wydań, mianowicie mamy jakąś wysyłkę, podstawia się auto, jest kilka zamówień, różne towary, no i trzeba je odpowiednio ułożyć na pacy samochodu, żeby były wydawane z samego samochodu już do klientów w odpowiedniej kolejności. I w ramach WMS-u obsługujemy ten proces. Zarządzamy nim zarówno z poziomu xl a też z poziomu WMS-zarządzania, gdzie mamy tutaj wskazaną, w jakiej kolejności mają być wydawane bądź pakowane towary zamówienia do samochodu takiego ciężarowego. No i oczywiście sam magazynier na kolektorze danych ma tą informację, więc wie, który towar ma być wpierw spakowany, żeby. Ma być na przykład ostatnio wyładowany do klienta. Więc troszkę o nowościach, jeśli chodzi o WMS. To teraz przejdę do takiego elementu, który znacząco usprawnia sam proces logistyczny, bo mamy tą dobraną parę, czyli Xela i WMS, ale dołączymy do tego zespołu jeszcze. Jeden moduł, bardzo istotny, w szczególności, że no, wielu z Państwa no, współpracuje z przewoźnikami, z kurierami, no i ten proces no, też wymaga automatyzacji. No i Komark Shipping jest jakby na to odpowiedzią. E, posiada, jakby pozwala on Państwu na bezpośrednie generowanie przesyłek z e, dokumentów handlowych w Excelu to tak naprawdę jest większość dokumentów, które występują, zarówno handlowe, zamówienia, czy też dokumenty wysyłkowe, e, możemy różne scenariusze biznesowe obsługiwać. I jak to działa? E, zaprezentuję wam taki prosty schemat. Mianowicie wybieramy dokument i na podstawie tego dokumentu generujemy zlecenie nadania przesyłki. Później jest krok wyboru kuriera. I następuje łączenie z komark Shippingiem. Komark Shipping jakby komunikuje się z systemami kurierów i co za tym idzie są wymieniane informacje w jedną i drugą stronę. No i są też generowane listy przezowo, przewozowe, możemy też pobrać etykietę do wydruku, czy też śledzić jakby statusy tej przesyłki. I teraz chciałbym to działanie Państwu zaprezentować na żywo. Więc ja się tylko chwileczkę dostanę do systemu. Więc wejdźmy sobie na listę zamówień. Pokażę taki bardzo prosty akurat scenariusz, że mamy oczywiście zamówienie sprzedaży, no i chcemy jakby z tego poziomu wygenerować zlecenie nadania przesyłki. Pojawi się taka opcja do wyboru z listy dokumentów do wygenerowania. No i w momencie, kiedy ja to kliknąłem, w tle został jakby wygenerowany automatycznie dokument paczki i wysyłki. Teraz przechodzę do drugiego kroku, mianowicie wybory kuriera. Tutaj. Podaję poszczególne elementy, one mogą się też automatycznie mi tutaj uzupełnić. Ja na pokażę to ręcznie, że je wprowadzam, różnego typu elementy, wiadomo wymiary tego towaru, rodzaj paczki. Kwestia jest taka, że my jakby te rodzaje paczek ściągamy ze systemu kuriera. Jeśli się coś zmieni, no to oczywiście to zostanie również zaktualizowane w shippingu. Możemy tu też podać punkt odbioru. No i ja od razu zarejestruję przesyłkę u kuriera. No i w momencie akceptacji pojawia się tutaj połączenie z shippingiem. Ja muszę tutaj podać tylko hasło, żeby się połączyło. Więc następuje tutaj jakby połączenie z samym shippingiem, więc widzimy, że mamy potwierdzenie, że to zlecenie nadania przesyłki się tam utworzyło. Tak jak wspomniałem, utworzył się też dokument wysyłki, i z jego poziomu możemy też szybko jakby podejrzeć to zlecenie nadania przesyłki. Czyli mamy taki wbudowany Ribbon, który od razu jakby wyświetla tą przesyłkę, jakby w shippingu. No i mamy tu oczywiście wszystkie tu, tu dane, które uzupełniliśmy. No i możemy od razu zamówić kuriera. Ja sobie go zamówię na dzień jutrzejszy między godziną 12 a godziną 16. Więc następuje zamówienie kuriera. Mam oczywiście zlecone te, tą wysyłkę. Mogę również z tego poziomu sobie wydrukować etykietę w formie PDF. -u. Oczywiście to jest tutaj testowe środowisko, więc ta etykieta może nie wyglądać tak, jak będzie w ostateczności, ale chciałbym Państwu przedstawić, jak to wygląda. Więc. Z tego poziomu również będziemy mogli śledzić sobie status tej przesyłki, później protokół odbioru również sobie pobrać. Jeśli chodzi o takie inne scenariusze, że to też możemy te zlecenie nadanie przesyłki z innych dokumentów generować. Tu mam na przykład re, reklamację zakupu, czyli coś nie tak było z, z towarem, który został mi dostarczony i chcę od razu wysłać ten towar do. Kontrahenta to również takie zlecenie na danie przesyłki towaru, e, który jest reklamowany, mogę wygenerować. Oczywiście e, sam Comarch shipping nie tylko e, działa, jakby z standardem Excela, ale również działa z modułem WMS. I ja Państwu zaprezentuję, jak to wygląda przy takim scenariuszu, że te zlecenie nadania przesyłki będzie generowane w momencie na przykład wydania towaru u magazyniera. W tym przypadku no zrealizujemy taki prosty proces wydania towaru. Więc ja się posłużę tutaj za chwileczkę kodami. Potwierdzam ten towar, potwierdzam miejsce położenia, potwierdzam kod jednostki logistycznej. Potwierdzam kod towaru. No i oczywiście przechodzą te poszczególne kroki. No nie będziemy nic drukować, więc przejdźmy, przejdźmy dalej. No, i na końcu klikam Zakończ i wyślij, No i z automatu WMS łączy się z shippingiem. No i ta przesyłka również zostaje tutaj wysłana do kuriera. Jak sobie wejdziemy na sam. Shipping to takie właśnie zlecenie zostało tutaj potwierdzone. Mam numer listu przewozowego. I co jest istotne od strony WMS zarządzania. Ja również mam informację, że już jakby kurier przyjął informację, że numer przewozowy został wygenerowany, no i będzie on do, będzie możliwe to jakby do wydania do kuriera. Więc tak wygląda współpraca między shippingiem, Excelem, a WMS-em. Więc co jest też istotne, że sam moduł shipping no, tak naprawdę działa już z większością tych najpopularniejszych przewoźników, i sądzę, że z większością z nich Państwo współpracujecie. My się oczywiście nie zatrzymujemy i będziemy systematycznie tworzyć integrację z innymi przewoźnikami. To są akurat ci, którzy w najbliższym czasie jakby dołączą do tego zespołu współpracy no ale będą się pojawiali coraz to nowsi, coraz to nowe jakby tutaj, yy, nowe firmy. I podsumowując, mam nadzieję, że widzieliście Państwo yy, to na tym moim krótkim pokazie, że yy, ta automatyzacja wysyłek z XL działa bardzo, bardzo płynnie. Więc jakby skracamy znacznie ten proces nadawania przesyłek do przewoźników. No też ograniczamy ten aspekt ludzki błędu, bo no te dane się automatycznie automatycznie jakby wysyłają. I już na końcu mojej prezentacji to, co chciałem, żeby wybrzmiało z tej właśnie, z tego mojego wystąpienia, to to, że jakby każdy z Państwa coś w tej naszej ofercie znajdzie, bo jeśli Państwo macie takie proste procesy magazynowe, prosty magazyn, to uzupełniając tego standardowego Excela o Komark Magazynier, możecie realizować elastycznie i szybko procesy wydań i przyjęć. Jeśli już chcecie wejść w takie rozwiązania bardziej zaawansowane, bądź jest taka potrzeba optymalizacji procesów logistycznych, odpowiedzią jest Komark WMS. No i oczywiście. Idziemy też dalej. Trzeba też optymalizować procesy wysyłek. No to pojawia się Comarch Shipping, który jakby uzupełnia ten aspekt biznesowy. Więc ja dziękuję państwu za wysłuchanie mojej prezentacji.